Dzień dobry, witam. Moje nazwisko Grzegorz Tatoń. Jestem pracownikiem Zakładu Biofizyki, Katedry Fizjologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dzisiaj Państwu opowiem o polach elektromagnetycznych. Będziemy używali skrótu PEM z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych oddziaływania tych fal. Przygotowując tę prezentację, już na pierwszym slajdzie miałem problem, jak go utrakcyjnić, jakiego rodzaju grafiki ewentualnie umieścić. No i wymyśliłem sobie, że tutaj umieszczę piktogramy, które pokazują, piktogramy czy symbole ostrzegające przed promieniowaniem. I to są te dwa, które Państwo tutaj widzą na pierwszym slajdzie. Ten żółty i ten, to takie kółko biało-niebieskie. Wydawało mi się, że ten żółty oznacza pole elektromagnetyczne. Okazuje się, że jednak nie. Według polskich norm, i tutaj może się przy okazji tych piktogramów nauczymy, ten taki żółty trójkąt to jest oznaczenie źródła promieniowania niejonizującego. Czyli troszkę szerzej niż pola elektromagnetyczne z zakresu radiowego, o których będziemy mówić. I właśnie może tutaj zaznaczymy też od razu, że ten skrót PEM, którego będziemy używać, będzie oznaczał pole elektromagnetyczne i najczęściej w odniesieniu do częstotliwości radiowych tak zwanych. Te wszystkie kółeczka kolorowe, które Państwo widzą pod spodem, to są oznaczenia związane ze źródłem pola elektromagnetycznego, źródło pola, no i tam strefa niebezpieczna, zagrożenia, strefa pośrednia i strefa bezpieczna. Takie troszkę nieintuicyjne są te symbole oznaczające źródła PEM, ale no jakby Państwo się przyjrzeli, może rzeczywiście w jakiś sposób się to kojarzyć z polami elektromagnetycznymi. Będziemy sobie próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy PEM jest szkodliwy dla człowieka, i Państwo tak naprawdę chyba zainteresowani są odpowiedzią na to pytanie, gdyby Państwo zadali pytanie, czy PEM jest szkodliwy dla człowieka, no to należałoby odpowiedzieć, że tak, z całą pewnością jest szkodliwe. Gdybyśmy nie zastosowali tu żadnych dodatkowych wyjaśnień, no to z taką wiedzą zostajemy i co, sprowadzi się nasza działalność w przyszłości do zwalczania pól elektromagnetycznych, bo są szkodliwe dla zdrowia. Ale możemy zadać również takie pytanie, czy jedzenie marchewki jest szkodliwe dla zdrowia? I tutaj przy okazji podziękowania dla profesora Hausmana z Politechniki Łódzkiej, bo on podsunął mi ten pomysł, ja poniekąd korzystam z jego pomysłu, z tymi marchewkami. Czy jedzenie marchewki jest szkodliwe dla zdrowia? A właśnie, no i dobra. Czy jest szkodliwe? Tak, jest szkodliwe. Należałoby odpowiedzieć, że jest szkodliwe. Zaraz Państwu pokażę, że możemy mieć na to dowody. Więc od razu możemy zaproponować takie piktogramy, które będą oznaczały zagrożenie związane z marchewkami. Taki albo taki, Państwo sobie wybiorą jeden z nich, ten żółty, wydaje mi się troszkę ładniejszy. Uwaga na marchewki, prawda? Zetknąłem się ostatnio na demotywatorach, lubię sobie przeglądać demotywatory, z takim demotywatorem na temat właśnie szkodliwości marchewki. I to jest taka informacja, że w 1974 roku pewien brytyjski zwolennik zdrowego odżywiania się zapił się sokiem z marchwi na śmierć. Przez 10 dni wypił prawie 40 litrów soku z marchewki i nadmiar witaminy A spowodował uszkodzenia wątroby. Postanowiłem to sprawdzić i na Wikipedii mogą Państwo znaleźć taką listę nietypowych śmierci i tam właśnie jest historia 48-letniego mężczyzny z Anglii, który rzeczywiście przez 10 dni wypił prawie 40 litrów soku z marchwi. No i rzeczywiście zmarł. Czyli widzą Państwo, jeżeli zdarzył się jeden taki przypadek, że człowiek umarł na skutek spożycia dużej ilości marchwi, to znaczy, że co? No, że ona jest w zasadzie szkodliwa, tak? Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo kluczowe, jeśli chodzi o narrację opowiadania na temat pól elektromagnetycznych. To jest dezinformacja. Niech Państwo zwrócą uwagę, tutaj zamieściłem angielski tekst z Wikipedii, który opowiada o tym przypadku. Ten człowiek rzeczywiście wypił prawie 40 litrów marchewki, ale oprócz tego zażył 70 milionów jednostek witaminy A. No więc widzą Państwo w tym demotywatorze, no informacja ciekawa jest, natomiast nie całkiem pełna, bo nie wiemy do końca, czy zabił go sok z marchewki jako taki, czy witamina A, którą dodatkowo sobie suplementował, tak? Młodzież w wieku 12-13 lat potrzebuje około 2000 jednostek witaminy A dziennie. To widzą Państwo, o ile ten człowiek przesadził z witaminą A. I to najprawdopodobniej ona go zabiła. Niemniej jednak z marchewką jest tak, że ona rzeczywiście w dużych ilościach może zaszkodzić. Jeżeli Państwo spożywają co dzień dużo marchewki, w końcu się skóra zacznie robić żółta, a to znaczy, że Państwo są bardzo blisko zatrucia karotenem. I rzeczywiście
gdy Państwo sobie w sieci wpisali takie hasło w Google'ach, śmierć z powodu marchewki, pojawi się trochę artykułów na temat tego, że marchewka rzeczywiście w nadmiarze może być szkodliwa. O co tak naprawdę chodzi z tą marchewką? Łacińska sentencja, zawsze łacińskie sentencje brzmią nieźle, jak się wykłada, zwłaszcza jak człowiek je potrafi wypowiedzieć. Niestety mnie zawsze trochę się ten język łamie przy wymawianiu takich łacińskich sentencji, ale spróbuję. Omnia sunt venena, nihil est sine veneno, sola dosis facit venenum. Co to znaczy? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę. Jest to stwierdzenie tego człowieka, którego Państwo widzą tutaj na fotografii. On się nazywał, nazwisko jest chyba trudniejsze nawet do wypowiedzenia niż jego sentencja po łacinie, Philippus Aureolus Theonon, widzą Państwo, nie tak prosto. W każdym bądź razie chyba teraz wiadomo, dlaczego tego człowieka określa się krótko Paracelsus. To jest jego sentencja, dokładnie. Wszystko może być trucizną, jeżeli przesadzimy. Czy dawka tak naprawdę jest tutaj kluczowa? Czyli właściwie pytanie o szkodliwość promieniowania dla nas, na nasze zdrowie, powinno być inaczej sformułowane. Jak korzystać z pól elektromagnetycznych, żeby nam nie szkodziły? I czy technologie, które stosujemy, robią to w sposób bezpieczny? Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba wiedzieć, co to są pola elektromagnetyczne i w jaki sposób one mogą oddziaływać na nasze organizmy. No i trzeba też wiedzieć, w jaki sposób określa się w przypadku pól dawkę. No bo w przypadku marchewki czy witaminy A wiemy, jakie jest zapotrzebowanie dzienne, tak? Możemy sobie określić to albo w jednostkach takich umownych, albo w mikrogramach na przykład, prawda? A co z polami? Spróbujmy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie w taki dość popularno-naukowy sposób, bez używania bardzo skomplikowanych równań, jak równania Maxwella na przykład, które Państwo od razu by tu bardzo mocno chyba wystraszyły. Co to jest pole elektromagnetyczne? Więc pole elektromagnetyczne składa się z dwóch, tak jakby składników, z dwóch składowych. Z pola magnetycznego i z pola elektrycznego, które są zmienne. Pole magnetyczne to jest stan przestrzeni, w którym działają siły na poruszające się ładunki i na ciała, które mają tak zwany magnetyczny moment. Nas tu bardziej interesuje ta sytuacja, kiedy pole magnetyczne działa na poruszające się ładunki. Pole magnetyczne może być wytwarzane przez niektóre materiały i poruszające się ładunki elektryczne. Właśnie to jest ważne, że poruszające się ładunki elektryczne. Natomiast pole elektryczne to też jest stan przestrzeni, w którym na ładunki elektryczne działają pewne siły. I pole elektryczne jest wytwarzane przez ładunek elektryczny, ale też przez zmieniające się pole magnetyczne. I to ostatnie stwierdzenie jest kluczowe. Zmieniające się pole magnetyczne. Co to jest pole elektromagnetyczne? To jest połączenie tych dwóch składowych. Jak to działa? Zmienne pole elektryczne generuje zmienne pole magnetyczne, które z kolei generuje zmienne pole elektryczne, które z kolei generuje zmienne pole magnetyczne. Na takiej zasadzie fala elektromagnetyczna, właściwie powinienem powiedzieć już fala elektromagnetyczna, rozprzestrzenia się w czasie i warto też tutaj przy okazji zwrócić uwagę, że przepływ zmiennego prądu jest źródłem zmiennego pola magnetycznego, które z kolei jest źródłem zmiennego pola elektrycznego. Czyli widzą Państwo, że przepływ prądu, jeżeli on jest zmienny, to jest również źródłem pola elektromagnetycznego. Zaburzenie tego rodzaju przenosi się w czasie i przestrzeni bez pośrednictwa ośrodka. To jest taka fala, która przenosi się również w próżni. Fala akustyczna na przykład nie może się przenosić w próżni, bo fala akustyczna to są drgania cząsteczek ośrodka, a tam nie ma nic. Więc ja już użyłem tego sformułowania fala elektromagnetyczna. Ono jest troszkę bardziej precyzyjne niż pojęcie pola elektromagnetyczne, dlatego że pole kojarzy się raczej z taką sytuacją statyczną. Powiedziałem, że to jest stan przestrzeni, w którym. Tak? Natomiast pole elektromagnetyczne to jest coś zmiennego, coś, co cały czas się zmienia w czasie i w przestrzeni. Więc może fala elektromagnetyczna jest bardziej precyzyjnym pojęciem, natomiast no, będziemy się tutaj może niezbyt precyzyjnie trzymać tego skrótu PEM. Fala elektromagnetyczna rozchodzi się z prędkością światła. I to bez względu na to, jaka jest jej długość, jaka jest jej częstotliwość, energia. Może być opisywana również jako strumień cząsteczek bez masy zwanych fotonami. Fotony to jest cząstka, która no, kojarzy nam się ze światłem, bo już w nazwie ma to światło poniekąd. Natomiast możemy rozpatrywać też fotony promieniowania rentgenowskiego, promieniowania gamma, podczerwieni itd. Sposób oddziaływania fal elektromagnetycznych z materiałem zależy od parametrów tej fali, od częstotliwości.
a częstotliwość jest związana z długością fali. A w przypadku fal elektromagnetycznych, które mogą być rozumiane jako fale albo jako strumień cząstek, możemy tą częstotliwość powiązać też z energią fotonów. No i teraz kilka, właściwie dwa proste wzory i kilka prostych parametrów, które opisują falę. Przede wszystkim fala rozchodzi się z jakąś prędkością. To jest to C. To jest prędkość światła w przypadku fali elektromagnetycznej. Dalej, częstotliwość, którą tu będziemy oznaczać przez ni, to taka śmieszna literka grecka, która trochę jest podobna do V, to jest ni, ale często też częstotliwość oznacza się przez F. Dalej, jeżeli mamy falę, no to fala ma okres i ma jakąś długość wyrażoną w metrach. Częstotliwość wyrażamy w hercach, czyli w liczbie drgań na sekundę. Amplituda w przypadku fali elektromagnetycznej, do tego dojdziemy, będziemy mówić, w jaki sposób mierzy się, czy wyraża się amplitudę fali elektromagnetycznej. Natomiast jeszcze możemy mówić o energii kwantów, które związane są z propagacją fali. I te energie najczęściej wyraża się w elektronowoltach, chociaż w układzie SI, którym powinniśmy się posługiwać, jednostką jest joule. Joule jest bardzo dużą jednostką. My mówimy tutaj o mikroświecie, gdzie mamy do czynienia z cząstkami elementarnymi i wtedy łatwiej posługiwać się elektronowoltem, czyli taką jednostką, która jest bardzo, bardzo malutka. Ważne są te dwa wzory, które Państwu tu pokazuję, że częstotliwość jest odwrotnie proporcjonalna do lambda, czyli długości fali, a energia kwantu jest proporcjonalna do częstotliwości. Czyli kwanty fali elektromagnetycznej o dużych częstotliwościach niosą więcej energii niż te, które mają małe częstotliwości. Na kolejnym slajdzie pokazuję Państwu klasyfikację fal elektromagnetycznych, bo jeśli chodzi o fale elektromagnetyczne, ich długości rozciągają się w bardzo dużym zakresie. Państwo popatrzą na ten dolny wykres, to długość fali elektromagnetycznej może przyjmować tam od 10 do minus 14, czyli to jest 0 i potem cała masa zer i tych zer jest tam 13 i na 14 pozycji jest 1 dopiero. Aż do 1000 km albo i więcej. To jest 20 rzędów wielkości. 20 rzędów wielkości. No i tak patrząc od lewej mamy promieniowanie gamma, które jest jonizujące, potem mamy promieniowanie X wykorzystywane w diagnostyce medycznej, potem mamy ultrafiolet, potem jest bardzo maziutki zakres światła widzialnego, potem mamy podczerwień i fale radiowe, których pod zakresem są mikrofale, oznaczone przez mi, w tutaj. Bardzo ważna rzecz jest taka, że część z tych zakresów określamy jako jonizujące, a część jako niejonizujące. I granica między jonizującymi a niejonizującymi znajduje się gdzieś na pograniczu ultrafioletu i światła widzialnego. To jest troszkę może tutaj nieprecyzyjnie zaznaczone tymi strzałkami, ale tam gdzieś, gdzie kończy się ultrafiolet, zaczyna światło widzialne. I drugi podobny wykres, który ma nam uzmysłowić, że ponieważ zakres długości jest tak ogromny, więc dla różnych podzakresów fal elektromagnetycznych stosujemy do ich opisu różne wielkości. I tutaj Państwo widzą, że jeśli chodzi o promieniowanie jonizujące, najbardziej istotna jest energia, jaką niesie kwant promieniowania, dlatego posługujemy się w przypadku promieniowania gamma, promieniowania rentgenowskiego i nadfioletu długością fali do charakteryzowania jej. W przypadku fal radiowych najprościej posługiwać się częstotliwością i tak będziemy robić. Będziemy mówili, że na przykład GSM to jest tam pasmo 2,4 GHz. Natomiast w przypadku na przykład światła najlepiej posługiwać się nadfioletu czy podczerwieni, najlepiej najwygodniej posługiwać się długością fali. Niech Państwo zwrócą uwagę, tutaj mamy opis częstotliwości dla fal radiowych od, patrząc od góry, od 10 kHz do 1 THz na dole, no to tam gdybyśmy dalej chcieli opisywać podczerwień, światło widzialne i tak dalej przy pomocy częstotliwości, to w pewnym momencie brakłoby nam tych przedrostków określających wielokrotności, które znamy. No mamy giga, tera, potem będzie peta i co dalej? Większość ludzi już nie wie, co dalej. A tam jeszcze nam zostało trochę zakresów, prawda? Z tego powodu łatwiej posługiwać się, no w przypadku fal radiowych będziemy mówili o częstotliwościach. Czasami powiemy, jak ona tam ma długość.
Ja tutaj będę dość często odwołał się do porównań z promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie elektromagnetyczne może być jonizujące. I ono jonizujące jest zawsze szkodliwe i unikamy go. Z drugiej jednak strony ciekawe jest to, że to promieniowanie jonizujące zawsze nas otacza. Nie można by tworzyć środowiska, w którym promieniowania jonizującego nie ma. W związku z tym nawet znana jest taka teoria histerezy radiacyjnej, która mówi o tym, że my nie wiemy, czy małe dawki promieniowania jonizującego nie są dla nas, nie działają prozdrowotnie, czy nie są korzystne, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Dawkę promieniowania jonizującego określa się w ilości energii, która absorbowana jest w jednostce masy ciała. Jednostka nazywa się sievert i dawka dopuszczalna według naszego prawa dla osób, które nie mają zawodowo do czynienia z promieniowaniem, to jest 1 milisievert. Natomiast ciekawe jest to, że tło w Polsce jest tak ponad 3 razy większe. 3,5 milisiewerta to jest tło, z którym mamy do czynienia na co dzień. Promieniowanie jest jonizujące wtedy, kiedy fotony niosą na tyle dużą energię, żeby mogły rozbijać atomy i cząsteczki, czyli powodować jonizację. Jeżeli nie potrafią tego robić, to promieniowanie jest niejonizujące. Tutaj taki wykres, który pokazuje, tak, proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie mamy taki cieniowany słupek, gdzie najlepiej widać ultrafiolet, od fioletu do czarnego. Tak sobie zobrazowaliśmy tutaj energię. Można odnieść do tych wykresów, które były wcześniej, prawda? Światło widzialne, gdybyśmy przeliczyli długości fali na energię, ma fotony światła widzialnego mają energię rzędu elektronowolt. Ultrafiolet ma już wyższe. A te kolorowe kropki, które Państwo widzą, to są energie jonizacji, które są potrzebne do zjonizowania różnego rodzaju atomów i na końcu jest cząsteczka wody. Widzą Państwo, że ona się tak właśnie, cząsteczka wody, mieści na granicy między światłem widzialnym a ultrafioletem. Czyli światło widzialne potrzebnie nie jonizuje, tak należy rozumieć ten wykres, a ultrafiolet jest w stanie już to zrobić. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, tutaj mamy to ten piktogram, który pokazuje źródło promieniowania niejonizującego. Zapomniałem zwrócić uwagę, 2 slajdy temu mieli Państwo piktogram, który określa promieniowanie jonizujące, ale ten chyba jest bardzo znany. Ten, który określa pole elektromagnetyczne, czy źródło tego pola, nie jest tak, niejonizującego, przepraszam, to jest niejonizujące, nie jest tak znany. W przypadku promieniowania elektromagnetycznego, którego kwanty niosą za mało energii, aby jonizować materiał, mogą następować inne efekty fizyczne, inne oddziaływania poza jonizacją. I w tym przypadku efekty biologiczne będą zależeć od tego, jaką energię niesie fala jako taka. Nie fala jako strumień cząstek, czy każda cząstka strumienia światła niezależnie, tylko fala jako całość. I to będzie zależało od intensywności, amplitudy, gęstości mocy, ewentualnie energii, która jest przekazywana tkance przez tą falę. I teraz tak, no, wszystkie zakresy promieniowania elektromagnetycznego mogą być szkodliwe. Te jonizujące, co jest oczywiste, ale te niejonizujące również. I nawet światło, którym mamy do czynienia na co dzień, bez którego nie możemy żyć, może być szkodliwe. No, przykładem jest laser. Jeżeli Państwo mają laser dużej mocy, to ten laser jest wykorzystywany w chirurgii. Do czego? Do cięcia, czyli potrafi niszczyć tkankę. Przy bardzo dużym strumieniu światła, światło może działać destrukcyjnie. Nawet laser o niewielkiej mocy może uszkodzić siatkówkę. Ten laser, który Państwo tutaj widzą, o ile pamiętam, to jest 5-miliwatowy laser. Miliwat, 1000 wata wydaje się niewiele, ale on już by mógł poważnie zaszkodzić oku, gdybyśmy skierowali strumień światła bezpośrednio do oka. A i jeżeli o piktogramach, tutaj będziemy mówić troszkę o piktogramach, to mają Państwo przed oczami piktogram, który określa źródło światła laserowego i każdy laser powyżej pewnej tam mocy określonej prawem powinien być taką naklejką oznaczony. A nie wiem nawet, czy nie każdy. Mysz chyba nie, bo w myszy też mamy diodę laserową, ale tam nie ma tego piktogramu. Fale elektromagnetyczne, które stosujemy w telekomunikacji, należą do zakresu niejonizującego. To są mikrofale, fale milimetrowe, fale radiowe. I ich częstotliwości rozciągają się w zakresie od kilkuset kiloherców do kilkudziesięciu gigaherców. I tutaj to, na co już zwróciłem uwagę. Przepływ prądu, zmienny przepływ prądu jest źródłem fal elektromagnetycznych. Czyli każde, na dobrą sprawę, urządzenie działające jest źródłem takiej fali. Ale co ciekawe, źródłem takiej fali jest również ciało człowieka, bo
w układzie nerwowym i w układzie mięśniowym. Informacja przesyłana jest na zasadzie przekazywania impulsów elektrycznych, czyli mamy przepływ prądu. No, możemy to nawet, widzę Państwo tutaj taka ikonka pokazująca przebieg EKG, tak? EKG pokazuje jasno, że nasz organizm działa na zasadzie przewodzenia impulsów elektrycznych. A to urządzenie, które tu Państwo widzą, to jest termometr cyfrowy. Też na pewno jest źródłem fali, o niewielkiej intensywności, ale jest. Tutaj od razu podziękowania dla kolegi magistra inżyniera Pawlaka z Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który wczoraj jeszcze w nocy zrobił mi korektę tej tabelki, żeby ona wyglądała tak należy. On jest fachowcem w tej dziedzinie. Mogą Państwo sobie tutaj zobaczyć, jakie są zakresy częstotliwości stosowane w telekomunikacji, w transmisjach radiowych, w transmisjach telewizyjnych, telewizji cyfrowej, do komunikacji przez Bluetooth, przez Wi-Fi. Właściwie tutaj kolega powiedział, że powinno się mówić WLAN, ale nikt nie wie, co to jest WLAN, wszyscy wiedzą, co to jest Wi-Fi. Właściwie trzy zakresy, czy trzy podzakresy do komunikacji Wi-Fi. Najczęściej stosowany jest ten rzędu 2-400 MHz. Systemy telefonii komórkowej stosują różne częstotliwości. Wiemy, że mamy telefonie 2G, 3G, 4G w tej chwili, niedługo wchodzi 5G. I one stosują różne częstotliwości. No i wyszczególniliśmy 5G, dlatego że ona w tej chwili budzi bardzo wiele kontrowersji, dlatego że zostaje wprowadzana i w związku z tym możemy zaobserwować falę niepokoju związaną z wprowadzeniem tych nowych technologii. Mają tu Państwo pokazane, z jakich częstotliwości będzie korzystała sieć 5G. Na początku to będzie 700 MHz i tam pasmo 3400-3800 MHz. Są pasma dość podobne do tych, które są w tej chwili wykorzystywane. Natomiast w dalszej przyszłości będą stosowane wyższe częstotliwości rzędu 26 GHz. I jako ciekawostka, w mikrofalówce używamy częstotliwości 2450 MHz, która to częstotliwość jest podobna na przykład do częstotliwości stosowanej przez Bluetooth albo przez Wi-Fi. Czyli to są te same częstotliwości. I teraz pytanie, skoro mikrofalówka może nam zagotować zupkę, to czy komórka albo router Wi-Fi nam nie zagotuje mózgu, tak? Właśnie tutaj te obawy się wykluwają, prawda? Jeżeli chodzi o oddziaływanie pól elektromagnetycznych z zakresów radiowych z materią, to trzeba powiedzieć tak, te fale radiowe przenikają przez materiał w mniejszym lub większym stopniu. To zależy od częstotliwości tych fal, ale zależy też od rodzaju materiału, który fala penetruje. Skoro ona penetruje ten materiał i częściowo przechodzi, no to częściowo jest absorbowana, pozostawiając w materiale trochę energii. W materiale pojawiają się zmiany natężenia składowej elektrycznej i magnetycznej pola. Tak? I to może prowadzić do powstawania dodatkowych potencjałów elektrycznych i do przepływu prądu elektrycznego, również w tkance. I teraz w przypadku, jeżeli te powstające potencjały elektryczne będą zbliżone do poziomów fizjologicznych, które występują w organizmie, to można się obawiać, że może nastąpić zaburzenie naturalnych procesów w organizmie. My z tego nawet korzystamy, bo są takie metody w terapii, gdzie wykorzystuje się prąd i tym prądem można działać prozdrowotnie. Czyli to rzeczywiście działa. Przepływ prądu elektrycznego w tkance może oddziaływać. Tutaj Państwo widzą na obrazku takie urządzenie, o którym ja będę mówił troszkę później więcej. Natomiast co? Przepływ prądu w tkance, który może być generowany falą elektromagnetyczną, może tą tkankę podgrzewać. Tak samo jak we włóknie żarówki, czy na podobnej zasadzie. Tak? I wreszcie zmienne pole elektryczne może wprawiać w dodatkowe drgania, obroty, cząstki polarne. Cząstki polarne to są takie cząstki, które tak jakby na swoich końcówkach mają różny ładunek. Cząstka wody jest najlepszym przykładem. Cząstka wody, zwłaszcza, że woda jest bardzo ważna dla naszego organizmu, bo jest jej dużo. Więc fala elektromagnetyczna może przekazywać część energii właśnie w ten sposób, że wpływa na cząstki polarne, dając im dodatkową energię. Ale to też jest zmiana energii termicznej. Prowadzi do podgrzania tkanek. Proszę zwrócić uwagę na takiej zasadzie, zasadzie kuchenka mikrofalowa. Ta częstotliwość 2450 MHz to nie jest przypadkowa. Ona jest tak dobrana, żeby tutaj pojawił się rezonans dla cząsteczek wody. Wtedy jest najbardziej efektywny przekaz energii do wody. I teraz tak. No czyli co? Mamy efekty termiczne. Fala elektromagnetyczna działa na nasz organizm i wywołuje tak zwane efekty termiczne.
I nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Wiemy, że te efekty występują, znamy je. Teraz, jeżeli założymy, że to są jedyne efekty, jakie występują w organizmie, to można się posłużyć nimi do tego, żeby określić limity natężeń pól, które są dla nas bezpieczne. I tu sposób rozumowania jest taki. Organizm człowieka jest stałocieplny. To znaczy, że ma pewne mechanizmy, które pozwalają utrzymywać temperaturę na stałym poziomie. Jeżeli jest gdzieś za dużo, no to sobie to organizm wyrównuje na przykład zwiększonym przepływem krwi. Jeżeli jest za mało, no to zwiększa metabolizm i wtedy wytwarza sobie sam więcej ciepła, tak? Skoro mamy takie mechanizmy, to jeżeli następuje wzrost temperatury w tkance, to organizm sobie go potrafi wyregulować, dopóki ten wzrost nie jest bardzo duży. Więc jeżeli teraz jesteśmy w stanie określić wzrost temperatury, który jest dla nas szkodliwy, to tym samym jesteśmy w stanie określić, jaki powinien być poziom natężenia pola, który nie daje niebezpiecznych wzrostów temperatur. Jeżeli chodzi o limity dla pól elektromagnetycznych, tutaj teraz będziemy mówić przez chwilkę o amplitudzie fali. Limity określa się na podstawie natężenia składowej elektrycznej, powinno powiedzieć składowej pola elektrycznego, tak jak to jest na slajdzie, mierzonego w voltach na metr. Ale jest też składowa magnetyczna, która może być interesująca, dlatego też czasami określamy natężenie składowej pola magnetycznego mierzonego w amperach na metr. Tak naprawdę chyba najistotniejsza jest gęstość mocy fali wyrażona w watach na metr kwadrat, bo ona mówi nam, ile fala niesie energii, ile energii przepływa przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu. O, tak najlepiej powiedzieć. Gęstość mocy wyrażona w watach na metr kwadrat. I teraz tak, najczęściej w odniesieniu do pól elektromagnetycznych z zakresu radiowego będziemy mówili albo o składowej elektrycznej pola, albo o gęstości mocy. Natężenie składowej pola magnetycznego jest istotne w przypadku niskich częstotliwości, bo to, czy dominuje w otoczeniu urządzenia generującego falę składowa elektryczna, czy magnetyczna, zależy od konstrukcji. Jeżeli urządzenie ma konstrukcję pętli, cewki, to wtedy dominuje tam składowa magnetyczna i ona jest istotna. W naszym przypadku przy częstotliwościach radiowych możemy o niej zapomnieć. Efekty biologiczne oddziaływania pól elektromagnetycznych z zakresu radiowego określamy przez SAR. SAR to jest skrót od angielskiego terminu Specific Absorption Rate. I ten Specific Absorption Rate opisuje ilość energii zaabsorbowanej w jednostce masy tkanki w jednostce czasu, czyli w watach na kilogram. Ile dżuli w ciągu sekundy zaabsorbował kilogram tkanki. Czyli innymi słowy, mówi o tym, jaka jest szybkość pochłaniania energii. Tutaj taka tabelka, która pokazuje, jakie są SAR generowane przez urządzenia. W tej chwili istnieje obowiązek narzucony producentom, żeby deklarowali, jaki SAR generują ich urządzenia. Mają Państwo kilka przykładów. Tutaj akurat mam pokazaną też normę amerykańską, 1,6 W na kilogram. Proszę zwrócić uwagę, że te najnowsze rozwiązania, telefony nowszej generacji, routery nowszej generacji bardzo blisko zbliżają się do tej granicy dopuszczalnej. Natomiast wartość szkodliwa dla człowieka to jest 4 W na kilogram. I to 4 W na kilogram SAR powoduje wzrost temperatury o około 1 stopień Celsjusza. Tutaj nie będę mówił o normach, podam tylko właściwie trzy przykłady dla częstotliwości, które stosowane są w telefonii komórkowej, ale tych powyżej 2 GHz. W Polsce obowiązuje w tej chwili limit na SAR, limit na gęstość mocy na poziomie 10 W na metr kwadratowy. To odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola na poziomie 61 V na metr. Te wielkości zostały całkiem niedawno zmienione. Do tej pory stosowaliśmy bardziej ostre limity. To było tam 7 V na metr, w tej chwili jest 61, to prawie 10 razy więcej, prawie o matko boska, nie będzie dobrze. No ale dobra. Zaraz zobaczymy, czy to jest dużo, czy to jest mało, to 61 V na metr. I całkiem inne limity obowiązują dla częstotliwości niskich. Na przykład dla 50 Hz limit natężenia składowej elektrycznej wynosi 10 000 V na metr. Bo wydaje się bardzo dużo. No jak 10 000 to generalnie jest dużo. Ale czy to jest rzeczywiście dużo? Tutaj postraszę Państwa, a jeszcze nie. Za chwilę będę Państwa straszył obliczeniami takimi niezbyt skomplikowanymi, ale na początek zastanówmy się nad taką rzeczą. Błona komórkowa. Większość z Państwa, wszyscy Państwo z grubsza wiedzą, jak zbudowana jest komórka. Komórka otoczona jest błoną komórką.
Ona ma taką konstrukcję, że potrafi przepuszczać wybiórcze jony, co prowadzi do sytuacji takiej, że wewnątrz komórki jest inne stężenie jonów niż na zewnątrz. I tutaj mają Państwo takie właściwie dwa obrazki. Ten górny pokazuje schematycznie, których jonów jest dużo w przestrzeni wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej. Na przykład wewnątrz komórki mamy dużo dodatnich jonów potasu, na zewnątrz jest ich mniej. Natomiast na przykład sód odwrotnie. Na zewnątrz wpłynie pozakomórkowym sodu jest dużo, a wewnątrz komórki mało. Czyli ta błona doprowadza do takiej sytuacji, że mamy różnicę stężeń jonów i to z kolei powoduje, że powstaje potencjał elektryczny między wnętrzem i zewnętrzem komórki. Oprócz tego, że jony mogą dyfundować przez błony, to mogą być też przez komórkę w sposób aktywny zapraszane do wnętrza komórki albo z niej wyrzucane przy pomocy tzw. kanałów białkowych, które też są schematycznie pokazane na tym dolnym schemacie. Tak zwany potencjał spoczynkowy błony w komórkach nerwowych wynosi około 90 mV, właściwie minus 90 mV, bo mierzy się różnica między wnętrzem a zewnętrzem komórki. No tam tak naprawdę od minus 65 mV do minus 90 mV, no ale weźmy sobie tą wysoką wartość, 90 mV. Grubość błony komórkowej to jest około 7 nanometrów. Jeżeli mamy te dwie informacje, jaka jest różnica potencjału między wnętrzem i zewnętrzem, i mamy grubość błony, to możemy podzielić natężenie pola bardzo łatwo. To jest po prostu dzielenie jednej wielkości przez drugą. Jakie jest natężenie pola elektrycznego na tej błonie? Oznaczymy sobie je przez E, to jest 90 mV dzielone przez 7 nanometrów. Dość proste obliczenia, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że milivolt to jest 1000 V, określa się to jako 10 do minus 3. Nanometr to jest 10 do minus 9 metra. I jak sobie to policzymy, to wychodzi, że natężenie pola elektrycznego na błonie komórkowej jest rzędu ponad 10 milionów volt na metr. No to jak Państwo porównają do tego, co było wcześniej, tak? 61 volt na metr dla częstotliwości radiowych powyżej 2 GHz i 10 tysięcy volt na metr dla 50 Hz, no to różnica tu jest ogromna. Teraz pytanie, czy takie natężenia pola, które określamy limitami, są w stanie, czy nie są w stanie zaburzyć tak wysokiego potencjału błony komórkowej? No są, czy nie są? No w zasadzie są. Ale o tym później. Druga sprawa. Czy 10 W na metr kwadrat to dużo? No tutaj obliczenia może wyglądają w sposób bardziej skomplikowany. Jak Państwo się przyjrzą uważnie, no to tak. No to co musimy mieć? Jak mamy ilość przepływającej energii przez jednostkę powierzchni w czasie i chcemy wiedzieć, ile nasz organizm absorbuje, to musimy wiedzieć, jaka jest powierzchnia naszego ciała. Są takie wzory inżynierskie, empiryczne, które pozwalają obliczyć pole powierzchni skóry, jeżeli znamy masę i wzrost. Dla dzieci do 5 roku życia tutaj jest pokazane, jak to policzyć. Dla dzieci, właściwie dla młodzieży tam. Dzieci i młodzieży od 5 do 19 roku życia i dla dorosłych. Czyli jeżeli Państwo znają swoją masę i wzrost wyrażony w centymetrach, kalkulator naukowy, który pozwala liczyć potęgi, mogą sobie Państwo policzyć. Średnio u mężczyzn to jest 1,9 m². Dla kobiet 1,7 m². Dlatego żona się pyta, dlaczego tak szybko zużywam ręczniki. Mam większą powierzchnię skóry, po prostu. Ona jest niewysoka, ja jestem trochę wyższy, więc mam większą powierzchnię, bo pole powierzchni skóry zależy od wzrostu. Młodzież w wieku 12-13 lat to jest tak gdzieś 1,3 m². Teraz spróbujemy sobie policzyć, ile energii zaabsorbuje ciało młodego człowieka, jeżeli źródło emituje pole elektromagnetyczne o gęstości mocy 10 W na metr kwadrat. Zakładamy, że cała energia zostanie zaabsorbowana w ciele człowieka, i że ten młody człowiek waży 45 kg. Według siatki centynowej sprawdziłem i chłopaki, i dziewczyny mają z grubsza 45 kg w wieku 12 czy 13 lat. No i to jest bardzo łatwo policzyć. Po prostu bierzemy tą gęstość mocy, mnożymy przez połowę pola powierzchni skóry. Dlaczego połowę? No bo źródło jest z jednej strony. Jak emituje tą falę, to ona przechodzi przez nas, tak? Czyli przez połowę powierzchni skóry tak jakby. I zostaje wewnątrz, tak? Bo zakładamy, że jest absorbowana cała. Drugie założenie jest takie, że ciało składa się tylko z tkanki miękkiej, co nie jest do końca prawdą, ale tej tkanki w sumie miękkiej jest
najwięcej, czy tkanek podobnych do tkanki miękkiej. Kości jest tak kilkanaście procent, o ile pamiętam, a mogę się mylić. Jeżeli zakładamy, że z tkanki miękkiej, to wtedy możemy sobie z tablic wziąć wartość ciepła właściwego i z prostego bilansu możemy porównać energię, która zostaje zaabsorbowana w ciągu godziny. Możemy obliczyć, jakiemu wzrostowi energii cieplnej jest równoważna ta energia, która została zaabsorbowana w ciele. O, to jest to równanie, które tam mamy. EH równa się CW razy delta T razy M. I z tego równania możemy policzyć sobie przyrost temperatury. Tutaj zrobiłem dla Państwa to podstawienie. W ciągu godziny ciało młodego człowieka zaabsorbowało 23,4 kJ energii. No i teraz korzystając z tego, z ciepła właściwego i z masy, możemy policzyć, że przyrost temperatury dla takiego ciała byłby rzędu 0,15 Kelwina, czyli 0,15 stopnia Celsjusza. Czyli z normalnej temperatury 36,6 dostalibyśmy 36,75, tak? Czyli jeszcze jesteśmy pod stanem podgorączkowym. No teraz jako ciekawostkę. Ciało człowieka w spoczynku uwalnia w ciągu godziny około 290 tysięcy dżuli. Działa tak jak 80-watowa żarówka pod tym względem. A to odpowiadałoby spadkowi o 1,8 stopnia Celsjusza. Czy widzą Państwo, że ten przyrost spowodowany takim źródłem jest niewielki w stosunku do ilości energii, którą tracimy na skutek normalnych procesów, które się odbywają na co dzień w naszych organizmach. Oczywiście zakładamy tutaj, że te przyrosty albo spadki temperatur następują w sytuacji, kiedy nie ma termoregulacji. A ta termoregulacja jest. Czyli zarówno to 0,15 stopni Celsjusza, jak i 1,8 stopnia Celsjusza zostaną wyrównane przez nasz organizm. Dobrze. To byłyby efekty termiczne. Jeżeli poprzestaniemy na efektach termicznych, to, tak jak powiedziałem, jesteśmy w stanie określić limity. Natomiast ludzie postulują istnienie efektów nietermicznych, czyli innych niż podniesienie temperatury, ale mechanizmy takich efektów nie zostały bezsprzecznie potwierdzone. Istnieje dużo różnych spekulacji. Co to może być? To może być wpływ na ruch jonów w kanałach jonowych, na przykład w błonie komórkowej. No bo te jony sobie tam płyną, one mają jakiś ładunek, prawda? A pamiętają Państwo definicję pola magnetycznego? Pole magnetyczne wpływa na ruch ładunków. Więc czy to może być zaburzone, czy nie? To można by spróbować dość szczegółowo oszacować. To może być zaburzenie równowagi procesów prowadzących do naprawy uszkodzeń DNA. Uszkodzenia tego typu mają miejsce cały czas w komórkach, ciągle następują w organizmie, ale mamy mechanizmy, które je naprawiają. Jeżeli te mechanizmy się psują, no to wtedy może być niedobrze. Więc generalnie fala elektromagnetyczna nie może jonizować, nie może niszczyć bezpośrednio na przykład nici DNA, ale może wpływać na procesy, które naprawiają na bieżąco wszystkie uszkodzenia. Może przyspieszać stres oksydacyjny, to jest taki stan komórki, który spowodowany jest nadmierną produkcją albo nieumiejętnością pozbywania się nadmiaru jonów, na przykład OH, takich bardzo reaktywnych jonów, które nie są zdrowe dla stanu komórek. Może następować zmiana parametrów płynów ustrojowych, na przykład lepkość, no gęstość w mniejszym stopniu, napięcie powierzchniowe. Może być tu wpływ bezpośredni na trwałość wiązań wodorowych. To jest jeden z rodzajów wiązań, który wiąże nam cząsteczki. I tych efektów, które się postuluje, jest sporo, natomiast jak mówię, one nie zostały bezsprzecznie potwierdzone i cały czas się zastanawiamy nad tym, czy one rzeczywiście mają znaczenie przy poziomach natężeń, z którymi mamy do czynienia w przypadku telekomunikacji. Efekty nietermiczne. Zastanawialiśmy się wcześniej, czy te gęstości mocy, czy natężenia pól określone limitami mogą wpływać na potencjał błonowy na przykład. Widzieli Państwo tam porównanie, że limit w stosunku do potencjału, któryśmy sobie oszacowali, jest bardzo niski. Natomiast znany jest efekt motyla. I tutaj takie zdanie wypowiedziane przez jednego z moich ulubionych bohaterów sitcomowych, zresztą to jest w ogóle ulubiony serial, Teoria Wielkiego Podrywu, bardzo polecam. Będzie główny bohater mówi tak, że nawet w świecie deterministycznym niewielkie zaburzenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, o ile układ opisywany jest równaniami nieliniowymi. I to powiedział Sheldon Cooper, natomiast on tego nie wymyślił. To jest znana z tak zwanego teorii chaosu deterministycznego fraza.
że procesy opisywane równaniami nieliniowymi są bardzo czułe na warunki początkowe. I rzeczywiście nawet niewielka zmiana może prowadzić do nieprzewidywalnych efektów, czy pozory nieprzewidywalnych efektów. Nawet nieznaczące zmiany mogą prowadzić do znaczących efektów. No i to jest ten efekt motyla, którym Państwo na pewno słyszeli, że gdzieś tam motyl sobie na Bahama machnie skrzydełkami, co może w konsekwencji przyniesie tornado w Japonii, tak? Przy okazji polecam bardzo opowiadanie, które jest trochę w temacie, El Niño 2035, Konrada Lewandowskiego. Bardzo polecam, z humorem napisane i właśnie opowiada o El Niño, które powodowane być może właśnie takim bardzo drobnym zaburzeniem. Polecam. Kolejna fraza teraz łacińska. Entia non sunt multiplicanda prater necessitatem. To należy tłumaczyć tak z grubsza, że nie należy mnożyć bytów ponad potrzeby. To jest twierdzenie pana Klauberga, który żył w XVII wieku, natomiast znane jest pod nazwą brzytwa Ockhama albo zasadą ekonomii myślenia. To jest taka zasada, która leży u podstaw nowoczesnej metody naukowej i mówi, że w wyjaśnieniu zjawisk należy dążyć do prostoty i wybierać takie wyjaśnienia, które opierają się na jak najmniejszej liczbie pojęć i założeń. Przy okazji proszę zwrócić uwagę, ta brzytwa Ockhama nie może służyć do negacji jakiejś teorii. Nie znaczy równocześnie, że jeżeli teoria jest skomplikowana, to jest zła. Ale jeżeli mamy dwie teorie, które tłumaczą to samo zjawisko, jedna jest prostsza, a druga jest bardziej skomplikowana, to wydaje się, że ta prostsza lepiej opisuje rzeczywistość. Może tak. Brzytwa Ockhama w odniesieniu do pól elektromagnetycznych. W zasadzie postulowanie nietermicznych oddziaływań fal elektromagnetycznych z ciałem człowieka kłóci się trochę z zasadą brzytwy Ockhama, która jest, jak powiedziałem wcześniej, jedną z podstaw nowoczesnej metody naukowej. Nie należy wprowadzać nowych pojęć i założeń, jeśli nie ma się ku temu naprawdę mocnych podstaw. A najprostsze rozwiązania przyjmuje się za najlepsze. Oddziaływania termiczne całkiem nieźle tłumaczą zarówno prozdrowotne, jak i szkodliwe oddziaływanie fal elektromagnetycznych na zdrowie człowieka. Więc nie wiem, czy właśnie jest sens wprowadzania dodatkowych efektów, no co od których są poważne wątpliwości, których nie udowodniono jednoznacznie bezsprzecznie. No i kolejny kadr z tego mojego ulubionego serialu. Tutaj Sheldon próbuje usmażyć mózgi kolegom. Akurat był na nich zły, więc próbuje usmażyć mózgi myślą. Tak? To jest chyba, no widzą Państwo, Sheldon jest fizykiem teoretycznym, powinien wiedzieć, że takie rzeczy są niemożliwe, natomiast próbuje. Ponieważ ja zajmuję się od kilku lat, może nie bardzo długo, ale od kilku lat zagadnieniami związanymi z PEM, miałem okazję przysłuchiwać się wielu dyskusjom na ten temat i mam wrażenie, że niektórzy ludzie jakby postulują istnienie efektów biologicznych bezpośrednio na skutek oddziaływania fali. Tak jakby fala nie była czynnikiem fizycznym. To tak nie działa. Fala elektromagnetyczna jest czynnikiem fizycznym i oddziaływuje z naszym ciałem na zasadzie efektów procesów fizycznych przede wszystkim. Nie może wywołać efektów biologicznych bezpośrednio. Czyli cały ten cykl oddziaływania sprowadza się do tego, że najpierw fala elektromagnetyczna przekazuje do materiału, do tkanki energię, potem ta energia wpływa w jakiś sposób na reakcje biochemiczne i to dopiero ma w konsekwencji pewne efekty biologiczne. Nie może być inaczej. W zasadzie przypuszczalnie jeden wyjątek jednak od tej reguły, ale do tego wrócimy o tym później. Czyli może... Wydaje się, że może zaistnieć efekt biologiczny bez udziału fizycznego oddziaływania, ale no dobrze, wrócimy do tego później. Teraz pytanie, jak to wszystko badać? Jak badać wpływ pól elektromagnetycznych na nasze zdrowie? Gdyby to były tylko efekty termiczne, to pół biedy, no ale jak badać te efekty nietermiczne? Jak brak wiarygodnego, wytłumaczonego, opisanego procesu fizycznego innego niż efekty termiczne odpowiedzialne za oddziaływanie pola z materiałem, powoduje, że efekty biologiczne tego rodzaju oddziaływań, mówię tych nietermicznych, są wątpliwe. Ale żaden szanujący się naukowiec nie powie, że są absolutnie wykluczone, bo my nie znamy wszystkich praw natury, my ciągle je badamy. Gdybyśmy je wszystkie znali, to byśmy musieli zacząć sprzedawać marchewki na straganie, bo nie mielibyśmy roboty jako naukowcy, tak? Czyli nie możemy wykluczyć, że takie procesy istnieją i takie efekty mogą być do tej pory nieznane. Trzeba to badać. Jak badać wpływ pól na organizm człowieka? Prowadzi się takie badania, prowadzi się ich bardzo dużo. To jest naprawdę ogromna ilość. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, ile w ogóle jest naukowców na świecie.
jako taki parametr, który to może określić, powiem, że w Polsce jest 3,5 tysiąca czasopism naukowych. No to naukowcy piszą do tych czasopisów i publikacji, no to jest ich odpowiednio więcej, tak? A teraz sobie to pomnożę przez liczbę krajów, tak średnio, nie? Czyli jest bardzo dużo. Badań jest bardzo dużo, one są bardzo, dają dość sprzeczne wyniki. Niektórzy twierdzą, że pola szkodzą, inni, że nie szkodzą, że nie można tego udowodnić. Są to bardzo trudne badania. Dlaczego? No i wracamy teraz do naszej marchewki. Czy można udowodnić, że marchew jest absolutnie nieszkodliwa? No bo co, wróćmy na chwilę do początku tego wykładu, tam gdzie mówiliśmy o marchewkach i o tym, że marchewka spowodowała śmierć jednego pana. No to teraz może się pojawić masa przeciwników jedzenia marchewki i zwolenników zakazu jedzenia marchewki, tak? Mogą wystosować do Ministerstwa Zdrowia taki list z zapytaniem, czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje publikacją naukową, która z całą pewnością i bezsprzecznie potwierdza, że marchewka jest nieszkodliwa dla zdrowia. I co wtedy ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na takie formalne pismo? Że nie dysponuje taką publikacją. Bardzo podobnie jest z falami elektromagnetycznymi. Zresztą ktoś wystosował tego typu pytanie do Ministerstwa chyba Zdrowia akurat. Tak. W jaki sposób sprawdzić, czy marchew nie jest szkodliwa dla naszego zdrowia? No więc tak, trzeba by zdefiniować grupę osób, które będą badane i grupę kontrolną, do której ta grupa badana będzie porównywana. Grupa kontrolna nie powinna w ogóle spożywać marchewki, a grupa badana powinna ją spożywać w sposób kontrolowany. To właśnie ten pomysł z tym eksperymentem czy badaniem szkodliwości marchewki, to jest pomysł profesora Hausmana, o którym wspominałem wcześniej. Teraz tak, mamy te dwie grupy, tak, kontrolną i badaną, i one powinny być pod każdym innym względem identyczne, oprócz jedzenia marchewki. Wtedy moglibyśmy bezsprzecznie powiedzieć, czy jedna populacja jest zdrowsza, czy nie jest zdrowsza, tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że w przypadku pól elektromagnetycznych ten warunek jest w zasadzie niemożliwy, bo nie mamy dwóch identycznych populacji, z których jedna jest w ogóle nie narażona na działanie pól elektromagnetycznych, a druga jest narażona w sposób kontrolowany. Jakie marchewki mają spożywać i w jakiej formie? Czy sok? Sok się okazał zabójczy, tak? Może marchewka jedzona tak bezpośrednio z pola jest nieszkodliwa. Jak długo ma trwać eksperyment, żeby jego wyniki były wiarygodne? Jaki podgatunek marchewki mają jeść? Sprawdziłem, jest ich kilkanaście, kilkadziesiąt nawet. Ale gdybyśmy nawet odpowiedzieli na wszystkie powyższe pytania, to jeszcze należy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakie parametry tych grup badanych i kontrolnej porównywać? No możemy mieć pewne przypuszczenia, że marchewka wpływa na poprawę wzroku, tak? No to badajmy ostrość wzroku na przykład. No ale może morfologię krwi, może poziom hormonów szczęścia, średni wzrost, przyrost masy ciała, liczbę przebytych chorób. No można bardzo dużo parametrów tutaj wymienić, które w jakiś sposób opisują nasze zdrowie. Które z nich wybrać? Może mamy, a może nie mamy pewne przesłanki teoretyczne, które pozwalają listy tych parametrów wybrać. No i wreszcie, jak wyeliminować wpływ innych czynników na wyniki eksperymentu? Trudno w realnym życiu spowodować, żeby dwie grupy badane były podobne. Dalej, my sobie wybierzemy listę czynników, które będziemy badać, nie? Ciśnienie krwi na przykład. No ale w jaki sposób można stwierdzić, czy inne parametry środowiskowe nie wpływają na ten sam parametr równocześnie? No i wiecie Państwo, jak się tak zastanawiałem nad tym problemem z tą marchewką, to zastanawiałem się, czy w ogóle można udowodnić nieszkodliwość jakiegokolwiek czynnika na zdrowie. No bo właśnie tak jak przypadek tego jednego pana, który zmarł na skutek spożycia soku. Zmarł, tak? Czyli zaszkodziło mu. No to ten jeden przypadek może dowodzić, że marchewka jest szkodliwa. I tutaj otarłem się o takie problemy, wiecie Państwo, natury filozoficznej, filozoficzno-teologicznej, już na pograniczu dowodzenia, czy Bóg istnieje, czy nie. Ale o tym za chwilę, to będzie ten porcelanowy czajniczek Russella. Organizm człowieka jest bardzo złożonym mechanizmem. Bardzo trudno objąć badaniem wszystkie aspekty jego działania. No to jest właśnie kwestia doboru tych parametrów, które będziemy określać, które mają się zmieniać. Dalej, działanie pewnych czynników zależy od okoliczności. Znane są efekty synergistycznego albo antagonistycznego działania pewnych czynników. Co to jest synergistyczne, antagonistyczne? Jeżeli mamy dwa czynniki, które działają jakoś tam, to w połączeniu mogą działać nie tak jakby podwójnie, tylko zwielokrotnie swoje działanie. To jest synergistyczne działanie. Antagonistyczne działanie z kolei jest takie, że się efekt działania jednego czynnika znosi przy udziale innego czynnika. No, ta synergia i antagonizm to są powody, dla których
w przypadku zażywania lekarz nie należy spożywać alkoholu. Bo ten alkohol może współdziałać z lekiem i może wzmocnić jego działanie, a może osłabić. Dalej, wszystko zależy od dawki, od ekspozycji. No to jak niskie mają być te dawki? No i wreszcie ten czajniczek Russella. To jest Bertrand Russell, to był filozof angielski, żyjący w ubiegłym stuleciu. Dostał Nagrodę Nobla w 1950 roku. On zajmował się właśnie takimi problemami, czy da się udowodnić, że Bóg istnieje, czy nie istnieje. I on wymyślił taki eksperyment myślowy z czajniczkiem. Bo on powiedział tak. Załóżmy, że powiem Państwu, że tam na orbicie okołosłonecznej między Marsem a Jowiszem krąży sobie mały porcelanowy czajniczek. Ale on jest tak mały, że nie możemy go zbadać w żaden sposób. No i niech Państwo teraz udowodnią, że jego tam nie ma. Zwróćcie Państwo uwagę, że nawet jak wykonamy eksperyment, polecimy tam i stwierdzimy, że czajniczka nie ma, to ocean nie dowodzi, że ten czajniczek, że go rzeczywiście nie ma, nie? Bo mogliśmy po prostu nie trafić. I to jest problem z czajniczkiem Russella. Badania tego rodzaju można wykonywać właściwie na trzy sposoby. Z zastosowaniem tzw. hodowli komórkowych, zastosowaniem modeli zwierzęcych, tak się to ładniej mówi, bardziej humanitarnie może, zastosowanie zwierząt komórkowych i badając ludzi, badając populację ludzi. Każde z tych rozwiązań ma pewne wady i zalety. Jeżeli mamy hodowle komórkowe, co są hodowle komórkowe? Jesteśmy w stanie wyekstrahować z organizmu pewne komórki i potem w sposób sztuczny hodować je w laboratorium w takich szalkach, jakie Państwo tu, podobnych szalkach, jaka tu jest pokazana na obrazku. Żywe komórki poza organizmem i możemy wtedy je poddawać dowolnym eksperymentom właściwie. To są humanitarne badania, tak? Nikomu nie robimy żadnej krzywdy. Możemy poddawać działaniu pól, obserwować, jakie zmiany wywołuje to pole na komórki. Zaletą takich badań jest możliwość stosowania dowolnie wysokich parametrów, no bo tu nikogo nie zabijemy nie, przy okazji, tak? Nie? I dowolnego rodzaju komórek. To mogą być komórki zdrowe, mogą być komórki nowotworowe. Natomiast największą wadą tego rodzaju badań jest fakt, że te komórki są poza organizmem. To znaczy, że są pozbawione mechanizmów obronnych, które zapewnia im organizm. Troszkę inaczej to działa w organizmie niż poza organizmem. I z tego powodu wyniki badań na hodowlach mogą budzić wątpliwości, no i wymagają jakichś dodatkowych potwierdzeń, żeby można było te wnioski sensowne wysnuć. Badania na zwierzętach. Teoretycznie możemy stosować dowolne dawki, dowolne warunki ekspozycji. Natomiast największą wadą tych badań jest to, że nie możemy wszystkich wyników badań przenosić na ludzi bezpośrednio, dlatego że każdy organizm jest trochę inny. Organizm ludzki jest jednym z najbardziej skomplikowanych. Czyli co? Mamy różnice międzygatunkowe, mamy różny metabolizm, mamy różne rozmiary ciała, co też jest ważne. I to oddziaływanie może przebiegać inaczej. Więc sam fakt, że wykażemy na szczurach na przykład, że one mają zwiększone prawdopodobieństwo powstawania nowotworów pewnego rodzaju w mózgu, nie musi świadczyć o tym, może, ale nie musi, że taki sam efekt uzyskamy u ludzi. No i tu taki przykład. Wiemy, że w przypadku szczurów, zresztą w ogóle różnych gatunków, różne są limity dawki promieniowania jonizującego, tego, które jest z całą pewnością szkodliwe dla człowieka i dla na przykład szczur. I ważne są rozmiary ciała w przypadku badań nad wpływem fali radiowej, dlatego że w przypadku fal radiowych rozmiar anteny ma znaczenie. Widzą Państwo, te anteny, które stoją na dachach, one mają swoją budowę ściśle określoną. Nieprzypadkowo tam na przykład pręty w antenach telewizyjnych mają pewną konkretną długość. One są dostosowane do długości fali, bo wtedy najłatwiej, najlepiej odbierać przekaz, odbierać tą falę. Badania na populacjach ludzkich. Można badać stan zdrowia dużych grup ludzi i korelować ten stan zdrowia z ekspozycją na PEM. Tylko, że żeby to miało sens, należy bardzo precyzyjnie nauczyć się określać ekspozycję, co w przypadku ludzi jest bardzo trudne. No bo możemy na przykład powiedzieć tak, no sprawdźmy, czy wpływ czy stosowanie telefonów komórkowych wpłynęło na zdrowie ludzi, no i zróbmy ankietę, niech każdy się wypowie, jak często używa telefon, nie? To jest bardzo niemiarodajne. Ludzie nie są precyzyjni pod tym względem. Poza tym istnieje cały szereg innych czynników, które mają wpływ na oszacowanie takiej ekspozycji. Możemy ją próbować mierzyć. Ja zaraz Państwu pokażę, że to nie jest trudne i nawet prosty pomiar nastręcza tutaj problemów. Można próbować liczyć rozkłady pól. To też jest trudne. To można robić w małej skali, na małym obszarze, ale na przykład nie można w ten sposób, w tym momencie przynajmniej,
obliczyć rozkładu pola w mieście. Bo pole, które jest emitowane na przykład przez stacje bazowe, jest bardzo skomplikowane w czasie i przestrzeni. Są interferencje, różne inne takie zjawiska falowe, to jest trudne. No ale teraz jeszcze jedna rzecz, korelacje. Bo co innego korelacja, a co innego związek przyczynowo-skutkowy. Metody statystyczne pozwalają nam badać różne czynniki i potem badać korelacje między tymi czynnikami. No, na zasadzie obliczenia takiego parametru, który jest współczynnikiem określającym, czy korelacja jest dobra, czy niedobra. Współczynnik korelacji można sobie policzyć. No i teraz na przykład masa ciała koreluje z liczbą kalorii, które dostarczamy organizmowi w postaci jedzenia. No, to jest oczywiste dla każdego, tak? Jak chcesz mieć ładną sylwetkę, no to nie jest tyle. Najprostsza dieta, najprostszy sposób, tak? I w tym przypadku istnieje dodatnia korelacja. Możemy to zaobserwować nawet u siebie. Istnieje dodatnia, silna korelacja i istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Ale samo istnienie korelacji w sensie statystycznym nie wystarczy, aby powiązać działanie PEM ze skutkami zdrowotnymi. I tu pokażę Państwu taki przykład. A przy okazji pozdrawiam, mają Państwo tutaj okazję zobaczenia mnie z lodem. Trochę nie za dobrze widać, bo w przebraniu rowerowym, na wyprawie rowerowej. Ale dobra. Biorąc pod uwagę same korelacje, można wyciągnąć wniosek, że jedzenie lodu wpływa na liczbę utonięć. No bo tak, latem najwięcej ludzi tonie i wtedy też najwięcej ludzi je lody. Czy istnieje korelacja? Tak, bo w letnich miesiącach jemy dużo lodów i wtedy jest więcej utonięć. Ale czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy bezpośredni? Nie istnieje, bo tutaj następuje taka przypadkowa koincydencja, bo wysokie spożycie lodów i większa liczba utonięć związane są z tym, że jest ciepło i są wakacje. Korelacją poświęcona jest taka strona, której tu adres Państwo widzą. Bardzo serdecznie polecam. Ona jest dostępna. Można tam korzystać z tych przykładów for free, co też uczyniłem, jak Państwo zaraz zobaczą. Bardzo polecam. To jest strona, na której mogą sobie Państwo obliczyć korelacje pomiędzy różnymi ciekawymi parametrami, czynnikami. Ja sobie na przykład wygenerowałem tutaj korelację pomiędzy spożyciem sera w Stanach Zjednoczonych na głowę, a liczbą prawników w stanie Iowa. I korelacja tutaj, proszę Państwa, jest na poziomie 0,98, gdzie przy wartości 1 korelacja jest 100%. Jest idealna liniowa zależność. No i co, myślą Państwo, że konsumpcja sera w Stanach ma wpływ na liczbę prawników w stanie Iowa? Albo odwrotnie? No bezpośrednio chyba nie. Bardzo polecam stronę pana Wigena. Teraz obiecałem Państwu, że pokażę, na czym polegają trudności. Ja jeden przykład. W ostatnim czasie prowadziliśmy taki eksperyment polegający na próbie prowokacyjnej z paniami w kontekście elektrowrażliwości. Zapraszaliśmy ochotniczki, które miały wykonywać pewne zadania przy komputerze w obecności pola albo bez tego pola. Mówimy o polu elektromagnetycznym częstotliwości radiowej. Dokładnie tutaj Państwo widzą na slajdzie, jaka ta częstotliwość jest. 2157,4 GHz. To jest jedna z częstotliwości stosowanych w telefonie komórkowej. Widać, jaka jest moc wyjściowa tego generatora. To urządzenie, które tu pokazane jest, to jest generator. To jest takie urządzenie, które generuje sinusoidalnie zmienny sygnał elektryczny na wyjściu. I teraz do wyjścia tego generatora kablem połączona jest antena dookólna, która znajduje się na suficie. I prowadząc ten eksperyment, wykonywaliśmy pomiary ekspozycji, zaobserwowaliśmy takie dziwne zachowania tej ekspozycji, jakby ten generator był niestabilny, jakby coś tam się z nim działo. Więc wykonałem taki eksperyment. A, to jest nasz ekspozymetr. To jest urządzenie, które mierzy ekspozycję na pola w różnych zakresach. To jest dość droga rzecz, słuchajcie Państwo. To jest, nie pamiętam dokładnie, rzędu 25 tysięcy złotych kosztuje to urządzenie. A jak mierzy, to Państwo zaraz zobaczą. Znaczy, no jest dobre do takich prostych pomiarów, ale nie jest to wysokiej klasy sprzęt. Wysokiej klasy sprzęt tego typu kosztuje kilkaset tysięcy. I przy pomocy tego ekspozymetru wykonałem pomiar. Tutaj Państwo na wykresie widzą te takie wysokie wartości. To jest sytuacja, kiedy generator był włączony. No i one są przedzielane tymi takimi, gdzie widać tylko tło. Taka niska trawka, nie? Powiedzmy, taka niska trawka tam przy osi poziomej. I co? I widzą Państwo, że generator działa w zasadzie stabilnie w pierwszym cyklu, potem w drugim cyklu też, chociaż troszkę wyżej, w trzecim cyklu też, a potem się nagle coś dzieje. Widzą Państwo ten znak zapytania? Tam pole wariuje w pewnym momencie, a potem znowu jest stabilne. Jaka jest różnica między tymi czterema cyklami, tymi trzema na początku i tym ostatnim, a tym czwartym?
Ano taka, że ja siedziałem wtedy w pokoju. Bez telefonu. Siedziałem w pokoju. Znaczy, no przepraszam, nie siedziałem, bo właśnie kręciłem po tym pokoju. I to spowodowało takie ogromne zawahania tego pomiaru. I Państwo zwrócą uwagę, że przy natężeniu pola na poziomie tam no 1,75 mamy amplitudę tych wahnień na poziomie 1 volt na metr. No to jest ogromny błąd pomiarowy. I sam fakt, że ja tam siedziałem. Okej, okay, można powiedzieć tak, no to siedziałeś, chłopie, pomiędzy anteną a ekspozymetrem i ekranowałeś. Dobra, ale to by spowodowało obniżenie tego pola w pewnym momencie. A widzą Państwo, że tam jest taka wysoka igła, która jest ponad 2,5. No to co, wzmacniam pole? Można to wytłumaczyć, to fizycy by wiedzieli, jak to wytłumaczyć, ale widzą Państwo, że taki prosty czynnik, o którym się w ogóle nie myśli, no chodził sobie eksperymentator po pokoju i wpłynął na pole. Nie są to proste pomiary. Dobrze, więc omówiliśmy do tej pory takie moim zdaniem ważne zagadnienia związane, troszkę bardziej teoretyczne, związane z oddziaływaniem pól, czy zmierzeniem pól, czy z określaniem pól elektromagnetycznych. Natomiast w kolejnej części omówimy zagadnienia związane bardziej z wpływem pól na zdrowie.